Firma Pnosożarów znana jest już od wielu lat ze sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, przede wszystkim warzyw własnego, czyli z własnej hodowli, jak również od kooperantów, z którymi ściśle współpracujemy na zasadzie wyłącznej dystrybucji w Polsce. Na dzień dzisiejszy nasi partnerzy w biznesie to firma MoravoSeed, firma Semilasfito, ZKI czy Grindwolds. Jeśli chodzi o ofertę na ten sezon, ta oferta została przez nas skomponowana i wydana 1 października. Wtedy opracowaliśmy ceny, wtedy opracowaliśmy ofertę i ta oferta się nie zmieniła na dzisiaj. Mamy w tej chwili połowę stycznia. Niezależnie od warunków, które są, jeśli chodzi o kursy walut, jeśli chodzi o inne uwarunkowania, na tą chwilę ceny, które ustalaliśmy jeszcze we wrześniu, one nieznacznie zostały podniesione, bardziej na zasadzie wyrównania jakichś różnic kursowych, ale myślę, że nie zostaną już skorygowane w tym sezonie, chyba że nastąpiłaby znaczna podwyżka kursu euro, w którym dość mocno bazujemy, jeśli chodzi o nasz asortyment, jeśli chodzi o nasze firmy kooperujące. Wtedy możemy ceny zmienić, jeśli chodzi o ofertę. Ja uważam, że oferta, która dopracowana jest na ten sezon, jest optymalnie dopracowana w praktyce dla każdej kieszeni. Mamy ceny naszych produktów, czyli nasion, są tak dobrane, żeby w praktyce mieć ofertę i dla tego mniej zamożnego farmera, i dla tego farmera, który ma ileś 10 czy ileś set hektarów. Jeśli chodzi o główne trendy, ja zaobserwowałem w tym roku dość znaczne zainteresowanie chociażby ofertami cebul. W cebulach naszym hitem w ostatnich latach sprzedawanym jest chociażby odmiana Triumph czy odmiana Bolero, odmiana Stalagmit, odmiana Amfora. Myślę tu również o innych gatunkach, gdzie na czołowe miejsce na przykład w Markwi wysunęła się odmiana Berkos. Jest to odmiana w typie berlikum, między berlikum a nantejskim. Typowo gładka, łatwa do mycia, wiernie plonująca. Inne zalety tych naszych odmian oczywiście na stronie www.pnos.pl lub powiedzmy w kontaktach bezpośrednich. Jeśli chodzi o inne gatunki, chciałbym zwrócić uwagę na chociażby kapusty, w których MoravoSeed, bo myślę tu o nasionach tej marki, jest bardzo mocno uprawiana i wiernie uprawiana przez wielu producentów, na przykład na kapustę kiszoną, odmiana chociażby Awak, wiele lat obecna na naszym rynku. Również inne odmiany kapust z tej firmy. Myślę tu o pietruszkach. Naszą nowością w pietruszce jest odmiana Aston. Nie mamy jej tu dzisiaj na stoisku, ale jest to odmiana, która ma w praktyce rok egzystencji u farmerów i już zdobyła sobie bardzo duże uznanie tych osób, których ta odmiana była. Widzimy też podpatrujących sąsiadów, którzy tą odmianę również zamówili u nas. Ona będzie w handlu końcem stycznia. Wracając do cebuli, mamy nową odmianę, nazywa się Aurelie. Jest to odmiana w typie między amerykańskim typem a Riesburgerem, czyli twarda łuska. Dobrze się odmiana przechowuje. Jeśli chodzi o inne gatunki, wspomnieć muszę tutaj również o ogórkach. I tu mamy ofertę i odmian do szklarni, i odmian do gruntu, czy odmian do tuneli. Bardzo mocnymi odmianami chociażby jest odmiana Cassius z firmy ZKI, czy odmiana Brutus również z tej firmy. W przypadku ogórków mamy na przykład z firmy Semilasfito odmiany Pleasure czy Passion. Mamy pomidory, których też jesteśmy liderem, jeśli chodzi o firmę Semilasfito, i taką odmianą bardzo mocno już wciśniętą w nasz polski krajobraz jest malinowa odmiana pomidora o nazwie Monterosa.
bardzo mocno promowana przez wielu plantatorów, szczególnie pomidorów takich typowo wysokich, ale o karmowanej strukturze owocu. Myślę tutaj również o takich hitach jak chociażby cukinia, również Semilla Sweet, odmiana Brillance, odmiana Calnegre czy odmiana Leonardo. Są to odmiany i przemysłowe, i odmiany tak zwane na świeży rynek, czyli typowe na giełdy, na zieleniaki. Myślę tu o chociażby o bakłażanie. Naszym standardem sprzedaży w Polsce wydaje mi się, że odmianą, której się najwięcej w Polsce sprzedaje, to jest odmiana Barcelona. Jest to odmiana wiernie plonująca u wielu plantatorów, szczególnie pod osłonami. Myślę tu o, jeśli chodzi o naszą ofertę, również o paprykach. W tym roku akurat mamy kilka nowości i w typie blok, i w typie tak zwanej kapi, czyli tego wydłużonego stożka. I odmiany o czerwonej barwie skóry, i odmiany o żółtej skórce i miąższu. Więc myślę, że tutaj takie odmiany jak Abadia Semilla Sfito, czy odmiana Navigator z ZKI na trwale zagościły u naszych producentów i w tunelach, i w produkcji gruntowej. Odmiany, które bardzo mocno i wiernie plonują i dają maksymalne plony. I myślę, że te plony są docenione przez farmerów, ponieważ już mamy z tymi odmianami kilka lat do czynienia. Wracam się tutaj do warzyw gruntowych, chociażby do takiego podstawowego gatunku, jakim jest koper. Roślina, która w tym roku dość mocno zwyżkowała w sprzedaży, a jednocześnie jeśli chodzi o uprawy. Mamy tutaj standard z Morawo Seed, odmianę Morawan czy Monarch, czy nawet naszą odmianę z Knosu, odmianę Szmaragd Kopru, która jest, wszystkie te odmiany chętnie uprawiane są na pęczki, czyli na ten tak zwany świeży rynek. Myślę tu z warzyw gruntowych, chociażby o burakach cikłowych, gdzie dużą popularnością cieszy się okrągła, kulista odmiana Bona, czy cylindryczna odmiana Lexis. Jeśli chodzi sumarycznie o ofertę, myślę, że jeśli Państwo jesteście szerzej zainteresowani, zapraszam tu do portalu, bo tu mamy na portalu również umieszczone informacje o naszych odmianach, nasze katalogi. Zapraszam na stronę www.pnos.pl, gdzie będziecie mogli szerzej dowiedzieć się o ofercie. Jeśli chodzi o ofertę cenową, oczywiście zapraszam do sieci naszych dystrybutorów na terenie całego kraju. Sieć jest bardzo dobrze rozwinięta, z wieloma czołowymi dystrybutorami. Sądzę, że na pewno znajdziecie to, co uprawiacie w konkurencji chociażby do innych firm hodowlano-nasiennych. Dziękuję.